Koszulki, medale, zdjęcia, piłki, puchary i proporczyki. W Muzeum Ziemi Zawczyńskiej w Mławie przez najbliższe 2 miesiące można oglądać skarby polskiej siatkówki. W sali wystaw czasowych znalazły się unikatowe eksponaty gromadzone przez wiele lat w Muzeum Łolej Bajka. Trofea przyjechały do Mławy spontanicznie dzięki zaangażowaniu lokalnych działaczy sportowych. Myślę, że prędko nam to nie przejdzie. Ta wystawa powstała właśnie jak gdyby w biegu po wystawie Sport Mławie. Historia i współczesność, którą żeśmy nie tak dawno, niespełna miesiąc temu, 7 lutego, dokonaliśmy zamknięcia tamtej wystawy po 4 miesiącach. Mamy kolejną. Ta z kolei, tak, narodziła się w trakcie przygotowań tamtej wystawy. To właśnie wtedy Grzegorz Morawski i Janusz Grochowski poznali Grzegorza Szewczyka, kolekcjonera i właściciela siatkarskiego raju z Warszawy. W swoich ogromnych zbiorach posiada najróżniejsze sportowe pamiątki. Wśród nich znajdują się koszulki wielu sportowych mistrzów. Tu jest 200 koszulek przepięknych. Staraliśmy się też tylko reprezentacyjne, ale reprezentacyjne polskich drużyn, od starych drużyn poprzez ostatnie, ale także z wszystkich państw biorących udział w oficjalnych zawodach na arenie światowej. Ponadto bogaty zestaw pucharów, piłki z autografami mistrzów siatkówki, zdjęcia, dyplomy, proporczyki i identyfikatory świadczą o różnorodności zgromadzonych na przestrzeni 5 lat eksponatów. To, co zdobyli nasi siatkarze, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie, wszystko, co było do wygrania, wszystko nasi wygrali. W tej chwili to się powtórzyło w 2014 roku, także jest piękna historia polskiej siatkówki, no i generalnie polskiego sportu. Nie dziwi więc fakt, że na otwarcie wystawy przybyli nie tylko mieszkańcy, ale znani pasjonaci i sportowcy, którzy z siatkówką są związani od najmłodszych lat. Czuję dumę za siatkówkę, że taka dyscyplina zdobyła tak ogromne wyniki, wielkie osiągnięcia. No i myślę, że wielka zasługa tego Grzeszka Szewczyka za to, że umiał to wszystko zorganizować, ponieważ to jest naprawdę mnóstwo lat pracy. Organizacja wystawy nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony samorządu. W sportową inicjatywę włączyły się zarówno władze miasta, jak i powiatu. Myślę, że to jest taki dobry zaczyn, bo jest sporo młodych osób, które myślę, że w jakiś sposób sięgną do historii polskiej siatkówki, ale to nie tylko siatkówka, bo w Mławie odbywa się wiele różnego rodzaju uroczystości, imprez związanych z różnymi dyscyplinami sportu. Siatkówka jest jedną z nich. Ta wystawa pokaże dorobek polskiej siatkówki i mam nadzieję, że zachęci młodzież do uprawiania tego pięknego sportu, a pozostałym mieszkańcom dostarczy wspaniałych wrażeń i uświadomi, jak wielkie sukcesy polscy zawodnicy i zawodniczki, jeśli chodzi o grę zespołową siatkówkę, odnieśli nie tylko w kraju, w Europie, ale i na świecie. Ekspozycja Historia polskiej siatkówki w Muzeum Ziemi Zawczyńskiej będzie dostępna do 4 maja. Wystawę można oglądać 6 dni w tygodniu poza poniedziałkami.